Ale ciężko was widać. 9. Tyle miałem lat, kiedy po raz pierwszy zrozumiałem, jak ważna jest obsługa klientów. Stało się to na parkingu w moim rodzinnym brzegu, gdzie pracowałem jako osoba, która myła auta. Zrozumiałem wtedy, że wspaniały produkt czy marka to nie wszystko. Refleksja, która dotarła do mojej świadomości w momencie, w którym trzymając wiadro w jednej ręce, trzymając przybory do mycia w drugiej ręce, panicznie uciekałem przed gościem, właścicielem nowego poloneza, którego umyłem bez jego wiedzy. Jak się okazało, mój pierwszy pomysł na biznes, którym była myjnia niespodzianka na brzeskim cmentarzu, nie do końca wypalił. I nauczyło mnie to wiele, ale z biegiem lat zebrałem doświadczenia, które również podaję w ramach tej prezentacji, doświadczenia, które przemieniły się w dobre praktyki obsługi klienta, która może być doskonałą dźwignią marketingową i dobre praktyki, które mam nadzieję będziecie mogli wdrożyć choćby od jutra. Natomiast cofając się na chwilę, spójrzmy, jak wygląda obsługa klienta w dzisiejszym świecie. Większość marek nie radzi sobie z obsługą klienta. Większość marek nie wie, jak do tego klienta podchodzić, nie wie, jak reagować na negatywne opinie. Wystarczy spojrzeć, jak marki reagują na niepochlebne oceny względem ich marek czy firm w mediach społecznościowych. Widać to na przykładzie Gorącej Patelni czy Bistro Appetit, które odpowiada klientowi w ten sposób. Niektóre marki mają wpisane problemy w komunikacji z klientami nie tylko w charakter, czasami w skalę działalności, ale czasami też nazwę, tak jak w przypadku tego brytyjskiego kurortu, którego reklamę zaraz wam pokażę. Surrounded by nature, the perfect getaway, sheer natural beauty. Located in the New Forest National Park, Sandy Balls Holiday Center. Award-winning customer service and an exceptional holiday experience. From luxury lodges to caravans and camping, Sandy Balls, the year-round forest destination. Go online or call now for a brochure. Sandy Balls, for simple pleasure. Przyznam, kiedy myślę o niewyszukanych przyjemnościach w życiu, to piaszczyste jaja są dość nisko na tej liście. W tym przypadku widać, że marka może mieć problemy z komunikacją, problemy z... I dziwię się, że na spotkaniu, na którym ta marka powstawała, nikt nie podniósł ręki i nie zakwestionował pomysłu. Do dziś można zobaczyć sobie jej stronę, jakby marka dalej funkcjonuje. W tej postaci nie zmienili nazwy, mimo że ich reklama robi furorę w internecie. I marki często nie są świadome tego, jak ogromny potencjał drzemie w obsłudze klienta za pośrednictwem sieci. Że jest to wielokrotnie tańszy kanał obsługi klienta, wielokrotnie tańszy niż tradycyjne kanały obsługi klienta. Co więcej, jest to kanał, który daje dużo większe szanse na to, aby z klientów pozyskiwać ambasadorów marki, którzy od tej pory będą promować ją wśród swoich znajomych i przyjaciół. I to jest coś, o co walczymy. I pewnie mógłbym pokazywać tutaj dużo więcej statystyk, które potwierdzają to, ale posłużę się przykładem rodzimym i najbliższym memu sercu na to, że obsługa klienta potrafi być gigantycznym driverem marketingowym i ogromną wartością spółki, wyróżnikiem konkurencyjnym. Nam, mimo tego, że istniało przed nami 12 firm monitorujących internet tylko i wyłącznie w Polsce, udało nam się przebić do świadomości klientów. I to w przypadku niektórych klientów udało się nawet przebić, czy użytkowników udało się przebić do tej świadomości trochę bardziej, niż byśmy tego oczekiwali. Nie wiem, jak to robisz. Śniło mi się dzisiaj, że ganialiśmy się po Warszawie, zaproponowałeś 40% rabatu na usługi Brand24 i kebaba w Efezie. Inny przykład. Śniło mi się dzisiaj, tańczyłeś przebrany w kreszowe dresy z łańcuchem na szyi do Like a Virgin. Więc udaje się przebijać do świadomości użytkowników w sposób, którego nawet w pewnym sensie nie przewidywaliśmy. Ale jedno jest pewne. Helpdesk i obsługa klienta są istotnym wyróżnikiem naszego produktu na tle konkurencyjnym. I rok po roku pozwalają nam zamieniać ludzi, którzy po prostu używają naszego narzędzia, na ludzi, którzy stają się jego promoterami. I tego typu rekomendacje jest najlepsze, co można sobie wyobrazić z perspektywy dowolnego marketingu. No i dzięki temu udało się zbudować wielomilionowy biznes, który operuje, czy ma klientów z ponad 50 krajów, tysiące klientów na wielu rynkach. I teraz pytanie, jak udało się to osiągnąć? 3 kroki. Krok numer 1 to jest kontakt na stronie. Większość z firm, z którymi działamy, większość firm, które obserwuję, funkcjonuje na takiej zasadzie. Formularz kontaktowy wygląda w ten lub inny sposób. Czasami trochę prościej, czasami trochę trudniej, ale bardzo często wygląda właśnie
w ten sposób. Formularz kontaktowy, który pokazuje, że nie chcemy się z tobą kontaktować, nie chcemy z tobą rozmawiać. To jest coś, co nie zachęca do kontaktu z klientem. I rozwiązaniem tego jest możliwość rozmawiania na żywo. Większość klientów chce odpowiedzi tu i teraz. Ma 5 do 15 minut na rozwiązanie problemu, który chcą rozwiązać w tym momencie. To, że odpowiemy im w ciągu kilku godzin, nie rozwiązuje często problemu. I odpowiedzią na to jest zwykły komunikator na stronie, taki jak live chat. W naszym przypadku wzrosła, czy liczba kontaktów z klientami wzrosła o 400%. Po wdrożeniu tego komunikatora. Mieliśmy dużo więcej bezcennej wiedzy o tym, co klienci myślą, co im się podoba w produkcie, co im się nie podoba w produkcie. To jest jakby najbardziej wartościowy okres w historii naszej firmy, to jest kiedy byliśmy najbliżej klientów i najlepiej byliśmy w stanie zrozumieć to, jak ma służyć im narzędzie, które tworzymy. Co więcej, jest to narzędzie, które jest no dość proste w wykorzystaniu, choćby przez aplikacje mobilne. Czy większość firm, szczególnie młodych, nie ma, czy odpowiedź ich na moją poradę wdrożenia live chata jest taka, że nie mamy ludzi, którzy mogliby to obsługiwać. Okazuje się, że często sami założyciele mogą obsługiwać tego typu narzędzia i sami założyciele mogą z kina, z kolejki, ze spaceru odpisywać klientowi, sprawiając wrażenie bardzo szybkiego i sprawnego, czy nie tylko sprawnego, wrażenie, ale faktycznie będąc bardzo sprawnym działem obsługi klienta. Pierwsze miesiące funkcjonowania Brand24 nie mieliśmy nikogo, kto zajmował się obsługą klienta, robiłem to sam i to był najbardziej wartościowy czas, jaki tylko mogłem spędzić, bo dużo lepiej rozumiałem potrzeby mojej grupy docelowej. Rozwinięciem tego jest nie tylko czekanie na kontakt ze strony klienta w ramach naszej strony internetowej, ale wyciągnięcie do niego ręki w momencie, w którym może mieć największe problemy. Więc obserwowanie jego zachowań, wychwytywanie miejsc na naszej stronie, w których ma największy problem i wyciąganie do niego, inicjowanie kontaktu. I w tym celu można wykorzystać narzędzia takie jak Hotjar czy Hip Analytics, które pokazują dokładnie to, co użytkownik czy wasz klient widzi na ekranie. Możecie bardzo szybko zobaczyć, z którymi sekcjami waszej strony mają największe problemy. Możecie znaleźć sekcję strony, gdzie tracicie faktycznie najwięcej klientów i tam proponować klientowi interakcję. I jednym z takich przykładów jest nasza zakładka analiza, o której dosłownie dwa tygodnie temu odkryliśmy, że tylko 30% ludzi odwiedzających nasz produkt faktycznie zagląda do tej kluczowej z perspektywy wartości, jaką daje narzędzie funkcji systemu. Co więcej, ludzie, którzy nie odwiedzali tej zakładki, czterokrotnie rzadziej konwertowali na klientów, więc widzimy, że ta zakładka to jest absolutny driver sprzedaży. Więc stawiamy na interakcję i staramy się podpowiadać klientom przechodzenie na tą zakładkę. Staramy się przyciągać klientów i pokazywać im wartość, jaką ta funkcja systemu potrafi wnieść. I tutaj płynnie przechodzimy do tematu interakcji. W jej kontekście polecam kilka narzędzi, z których korzystamy. Jedno, które odkryliśmy dość niedawno, to jest AppQs. To jest, wpinamy prosty JavaScript na stronę, to jest dosłownie 2 minuty pracy dla dowolnego programisty. I w ten sposób możemy zacząć wyświetlać klientowi komunikaty w formie wiadomości. Możemy podświetlać wybrane elementy waszego sklepu internetowego, waszego narzędzia czy waszej strony internetowej i przeprowadzać klienta przez kluczowe miejsca na stronie, przez miejsca, w których może mieć największy problem i miejsca, z których możemy mieć największy odrzut klientów. Więc bardzo wartościowa technologia, bardzo łatwa i wygodna do wdrożenia. To prowadzi do pozytywnej automatyzacji, w której pomagają takie narzędzia jak Intercom, czy Synerize, czy User Engage, te dwa ostatnie narzędzia z Polski, więc szczególnie polecam. To są narzędzia, które wyświetlają, inicjują komunikację w ramach strony internetowej z klientem w momentach, w których najbardziej tego potrzebuje. W najtrudniejszych momentach, w których jest ogromna szansa na to, że klient odbije się od waszego produktu, możecie wyciągnąć do niego rękę, zainicjować kontakt z konsultantem. I w tym jest ogromna wartość. Krok drugi, kontakt z klientami poza stroną. Nie byłbym sobą, gdybym nie rekomendował wchodzenia w interakcje z klientami w sieci. Jest ogromny potencjał w tym, aby wychwytywać wzmianki na swój temat i reagować na nie. W tym przypadku widzimy Jamesa Blanda, który jest jednym z największych kozaków, jeśli chodzi o interakcje w mediach społecznościowych ze swoimi fanami czy klientami. Tutaj widać widowiskowy sposób, w jaki wszedł w interakcję z jedną z osób, która jedzie właśnie na jego koncert. I tego typu przypadków jest więcej.
Zelmer, który pewnego dnia wychwytując tort w kształcie odkurzacza, błyskawicznie zareagował na Instagramie, zaprosił całą rodzinę do fabryki, nagrał z tego filmik, który bardzo dobrze został odebrany w mediach społecznościowych, bardzo dobrze komentowany. Inny przykład, Janusz Radek, muzyk, którego klipy często są udostępniane na Facebooku i który coraz częściej wychwytuje udostępnienia ludzi, z którymi nie ma nawet jednego wspólnego znajomego. Włącza się tam do dyskusji, dziękując za udostępnienie, zapraszając na koncert, czasami rozdając darmowe bilety. Łatwo sobie wyobrazić, że reakcja takich ludzi jest po prostu euforyczna. Inny przykład, Jurka Owsiaka, który parę lat temu wychwytywał wzmianki ludzi chwalących się tym, że jadą na przystanek Woodstock i włączał się tam do dyskusji, wysyłając im link do personalizowanego klipu wideo, w którym zapraszał ich za kulisy całego wydarzenia z możliwością poznania muzyków. No i ponownie łatwo sobie wyobrazić, że reakcje były euforyczne. Tu jest list z odpowiedzią jednej z takich osób. Wystarczy spojrzeć na frazy takie jak kopara mi opadła, turlam się ze szczęścia, po podłodze moje głośne hura słyszeli wszyscy domownicy i tak dalej, i tak dalej. Widać, że tego typu interakcja robi ma kolosalne znaczenie. I co więcej, ponad 90% marek nie reaguje na wpisy na swój temat w internecie. Więc jest ogromne pole do popisu, ogromne pole, żeby jakby wystąpić przed szereg marek w kontekście tego, jak obsługujemy klienta. I teraz przechodzimy do dobrych praktyk komunikacji. Pokazałem już, w których segmentach warto wchodzić w interakcję z klientami, a teraz pokażę, jak wchodzić w tą interakcję z klientami. Przyznam, że nie miałem przez długi czas pomysłu na to, jak graficznie oprawić te slajdy. To jest w większości tekst. Nie wiedziałem, jak znaleźć zdjęcia, które dobrze oddawałyby wiedzę, którą chcę tu podać. A ponieważ bardzo zależy mi na podaniu tej wiedzy, nałożyłem tekst na zdjęcia Ryana Goslinga. Więc chyba słyszałem Izę ode mnie z biura, śmiejącą się, specyficzny śmiech. Pozyskuj klientów, nie sprzedaż. Czyli patrzmy na świat oczami klienta, starajmy się faktycznie rozwiązywać jego problem, a nie wcisnąć produkt na siłę, mówiąc pustymi frazesami, pustymi buzzwordami, których nauczyliśmy się od naszego menadżera czy od kogoś wewnątrz firmy. Starajmy się faktycznie zrozumieć, jaki problem rozwiązujemy i zdać sprawę z tego rozwiązania problemu klientowi. Wtedy będziemy pozyskiwać klienta, który będzie z nami po pierwsze na lata, po drugie będzie wierny i jest duża szansa, że stanie się promotorem marki, bo będzie z niej korzystał nie tylko dlatego, że była promocja, ale także dlatego, że po prostu rozumie, jak wielką wartość mu to daje. Buduj nieformalne relacje. To jest najlepszy sposób do tego, aby pozyskiwać ambasadorów marki, czyli wplatanie do naszej komunikacji nieformalnych wtrąceń, które sprawiają, że zaczynamy z marką sympatyzować dużo mocniej niż jakby w standardzie. I my robimy to głównie poprzez różnego typu filmiki, wideo, w których robimy mniej lub bardziej głupie rzeczy, cieszymy się z jakichś naszych osiągnięcia, z jakichś naszych celów, no i okładamy wspólnika krzesłem, tego typu rzeczy. I dokładnie treści, które tworzymy podczas tych nagrań, używamy ich w komunikacji z klientami. Wklejamy je w mailach, w rozmowach na czacie, używamy ich w mediach społecznościowych. W ten sposób uczłowieczając markę, sprawiając, że to już nie jest bezduszna marka, która gdzieś tam, spółka akcyjna zarejestrowana w Warszawie, ale coś, z czym mamy dużo mocniejszą więź. I zazwyczaj na tego typu wydarzeniach pokazuję jakieś przedpremierowo nowe nasze produkcje. W tej chwili pracujemy nad cyklem filmików nowych, których kilkusekundowa zapowiedź przed wami. Także dzięki. Mam nadzieję, że choć część oglądała Narcos, ale słyszę, że chyba tak. I myślę, że wąs był dość podobny. Kolejna rzecz to personalizacja kontaktu, czyli wykorzystywanie informacji, jakie wiemy o użytkowniku po to, aby kontakt wyglądał na jak najmniej zautomatyzowany. I możemy tu wykorzystać narzędzia, które polecałem w poprzedniej mojej prezentacji, czyli jak narzędzia jak Clearbit czy Charlie App, które pozwalają nam
lepiej zrozumieć klienta, zrobić research na jego temat i wyjść naprzeciwko jego potrzeb. I widzimy, że różne platformy idą w tą stronę. Twitter w zeszłym tygodniu uruchomił coś, co nazywa się Custom Profiles, czyli możliwość podpisywania wiadomości wysłanych z profilu firmowego jakby imionami i nazwiskami ludzi, którzy aktualnie są w ramach tego profilu aktywni. Więc personalizacja kontaktów. I jedna z kolejnych rzeczy to kontakt z klientem nie powinien być tylko jakby tematem działu customer service. Każda osoba w firmie powinna być nastawiona na rozwiązywanie problemów klientów. Każda osoba powinna być świadoma tych problemów. W wielu firmach jest zasada, że programiści odpisują klientom, którzy na przykład narzekają na bugi, które są autorstwa tych programistów, więc branie odpowiedzialności za funkcję systemu i jakby interakcja z klientem, która jest absolutną wartością. I jedna porada, którą tutaj mogę polecić, to jest strasznie boli takie przejście między Ryanem Goslingiem a mną na tych slajdach. Teraz jak patrzę, to mogłem zrobić jakąś przerwę. W każdym razie nie bójmy się przyznawać do swoich wad. Kiedy w otwarty sposób przyznajemy się do wad naszego produktu, to sprawia, że ta część, którą podajemy w kontekście jego zalet, jest dużo bardziej autentyczna, dużo bardziej godna zaufania. Więc warto to robić, bo wtedy nasz przekaz nie wygląda na taki marketingowy czy sprzedażowy bełkot w stylu nasz produkt jest najlepszy, kup, 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 tylko budzi zaufanie nawet ze strony ludzi, którzy reprezentują daną firmę czy markę. I bądź blisko klientów niezależnie od stanowiska, czyli coś, czego nauczyłem się pracując jako kucharz Pizza Hut, gdzie menadżer każdego miesiąca musiał odbyć jedną zmianę jako kucharz, jedną zmianę jako kelner, po to, żeby nie stracić kontaktu z rzeczywistością, żeby być świadomym tego, jak wygląda praca w okopach. Jeszcze raz wrócę do tego, że pierwsze miesiące działania Brand24, kiedy nie mieliśmy ani jednej osoby w dziale obsługi klienta i kiedy wszystko to robiłem sam, To były miesiące mojego życia, kiedy najlepiej rozumiałem potrzeby moich klientów. Dlatego do dziś staram się wchodzić w interakcje z klientami, do dziś staram się reagować, do czego też zachęcają liderzy tego świata, czyli liderzy świata biznesu, jak na przykład Richard Branson, który często zachęca do wyjścia za biurka. Więc ja nadal często włączam się do rozmowy z naszymi klientami. To jest bardzo wygodne, bo przypomnę, że mogę być w kinie, na spacerze, mam zainstalowaną aplikację na komórce i od czasu do czasu po prostu zaglądam sobie, przeglądam wypowiedzi i staram się też samodzielnie pomagać klientom, szczególnie na weekendy. I często jest tak, że tego typu interakcja jest najlepszą dźwignią marketingową, bo spora część z tych klientów jest tak zszokowana kontaktem z prezesem spółki mającej, czy klientów 50, tysiące klientów w 50 krajach, że wrzuca to z powrotem do mediów społecznościowych i to jest najlepszą formą promocji, jaką tylko można sobie wyobrazić. Przyznam, że prezentacja jest głównie o obsłudze klienta jako dźwigni marketingowej, ale ponieważ lubię się w trakcie tych prezentacji dzielić wszystkimi narzędziami czy wszystkimi ciekawostkami, jakie odkryłem od ostatniej prezentacji, polecę wam kilka narzędzi, które zaciekawiły mnie w ostatnim czasie. Pierwsze to jest narzędzie Cluify, które pozwala na emisję reklam, w szczególności reklam remarketingowych, do ludzi, którzy odwiedzili konkretną sieć Wi-Fi. Więc w tym przypadku mogę do sporej części z was od jutra zacząć emitować reklamy, tylko znając jedną rzecz w postaci kodu SSID sieci Wi-Fi, którą tutaj mamy w kinie. Wyobraźcie sobie, jakie to daje możliwości. Możemy wychwytywać ludzi, którzy przychodzili przed naszą restauracją albo przed naszym sklepem, albo odwiedzili nasz sklep, albo odwiedzili naszą restaurację, bo logowali się do sieci Wi-Fi i możemy potem komunikować się z nimi w oparciu o reklamy Google czy różne inne formy. Więc bardzo ciekawy produkt. Historycznie myślę, że ta usługa była zarezerwowana głównie dla operatorów komórkowych, którzy jakby wychwytywali nasz sygnał i wyświetlali jakieś informacje, ale w tej chwili staje się to dostępne dla długiego ogona. Survicate, czyli produkt, który pozwala na bardzo ciekawy feedback od klientów, szczególnie funkcja NPS Score, czyli oceny jakości produktu, jakości obsługi klienta jest bardzo wartościowa. Polecam jako jedno z fajnych narzędzi zbierania informacji zwrotnej od klientów. I na koniec narzędzie Kuxio. Mówiłem o narzędziach, które pozwalają wychwytywać miejsca, w których tracimy najwięcej klientów. My w tej chwili korzystamy z narzędzi HIP i Hotjar, ale to są zagraniczne narzędzia, to jest polska odpowiedź na tego typu produkty. Jest jeszcze w fazie beta, ale ponieważ bardzo lubię polecać polskie narzędzia, to wrzuciłem ich także do prezentacji. Więc podsumowując, tak naprawdę 2-3 kroki, które warto podjąć. Wdrożyć komunikator na stronie, aby być bliżej klienta, aby klient był dosłownie jeden klik oddalony od kogoś z waszej firmy,
aby zwiększyć ilość kontaktów z klientem, aby lepiej zrozumieć produkt, aby lepiej zrozumieć problem, który rozwiązujecie. I dwa, wejść w interakcję z klientami w sieci, wyjść przed szereg firm, które tego nie robią i stosując się do dobrych praktyk, pozyskać ambasadorów marki, gdziekolwiek w internecie się pojawiają. No i nie mam jakoś ponad ten slajd więcej porad. Mam nadzieję, że informacje się Wam spodobały. Jeśli pojawią się jakieś pytania, ja jestem do Waszych usług. Głównie w sieci możecie pytać o cokolwiek. Odpisuję na wszystkie maile, odpisuję na wszystkie wiadomości na Facebooku. Także pięknie dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Michał Sadowski. Mogę jeszcze o coś zapytać? Sorry, że po czasie, co? A nie, jest w porządku. Tak minimalnie po czasie. Chciałem jeszcze zapytać o coś. Słyszę. Powiedz proszę, jeśli chodzi o to Wi-Fi, to ja jestem trochę zaskoczony. Fajna w ogóle funkcja. Mhm. Jak to jest w sumie, że możemy sprawdzić, do jakich sieci się logował telefon? Myślałem, że to gdzieś jest w sumie ukryta informacja. Z tego, co rozumiem, działa to tak, że twórcy tego typu aplikacji kupują dane od aplikacji takich często, czy bardzo popularnych aplikacji mobilnych, jak na przykład Latarka. I te dane wykorzystują potem do remarketingu, czyli są w stanie połączyć, no bo te aplikacje, będąc zainstalowane na komórce, wiedzą, że połączyłeś się z tą siecią Wi-Fi i mają twój cookie z przeglądarki, więc mogą połączyć te dwie rzeczy i te informacje są sprzedawane, więc dane stają się nowym olejem, można powiedzieć, czy nowym paliwem i widać coraz więcej biznesów na tym opartych. To prawda, to się też trochę kojarzy z tymi bitcoinami, a właściwie z tymi miejscami, w których jak jesteś w sklepie na przykład, to miały wyczuwać twoją obecność i w zależności od tego ofertę przesyłać. Z beaconami, tak. Beaconami. Tak. I ja jestem fanem beaconów, chociaż ta technologia nie jest pewnie tak dokładna jak beacony, ale jest pewnie dużo prostsza w obsłudze, bo nie trzeba niczego instalować. A z beaconami jak na razie różnie wychodzi, prawda? Super. Dzięki bardzo za tę informację. Michał Sadowski. Dziękuję.